Osmo. Elo! Elo siema. Dzisiaj porozmawiamy o detektorach respektu, czyli o okularach przeciwsłonecznych kolorowych. W zasadzie trochę pokażemy Wam nowe modele UX-a, a przy okazji porozmawiamy sobie o częstych bolączkach, z jakimi spotykacie się próbując myśleć o okularach, czyli o najczęściej zadawanych pytaniach. Tak, bo moda rowerowa ma tutaj duże znaczenie, jak zaraz się przekonamy. Tak, generalnie okulary rowerowe przydają nam się w każdej zmianie kolarstwa, zarówno w kolarstwie górskim, szosowym, jak i podczas jazdy na co dzień, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy zmrok. No bo generalnie jest tak, że na nasze oczy czyha wiele niebezpiecznych sytuacji, takich jak owady, kamyki lub po prostu pęd powietrza, który sprawia, że nasze oczy łzawią, dlatego nawet w nocy najczęściej idziemy w okularach. I promienie UV. Promienie UV. To jest największy wróg. Tak. No cóż, zacznijmy może o tych okularach. Okulary najbardziej podstawowe, czyli po prostu jedna szyba, niewymienna o jakiejś tam stałej wartości, zazwyczaj to będzie jakiś filtr 400 UV. Po prostu okulary. Po prostu okulary, tak? Tak. W tych konkretnych to jest na przykład model 309, jest taki feature, który często Was interesuje, o który pytacie, czyli właśnie gąbeczka, która ma za zadanie jakby zapobiec przedostawaniu się potu w tą część, gdzie mamy szybę, gdzie mamy oko. Raz, że oko jest wrażliwe, dwa, że szyba zaraz się zapaskudzi i to jest... Tak naprawdę największy problem jest nie to, że ten pot się dostanie nam na oczy, bo to przecież po chwili przejdzie. Problem jest taki, że pot się dostaje na szkło okularów, a ta... I robi zacieki. Tak, no słona plama, od razu nic nie widzimy. Tak, jak to przesnie, robi się białe, osolone i kicha. Później będziemy mieć na przykład okulary z wymienną szybą, czyli taki model, który już pokazywałeś, więc może coś tam ciekawego. Tak, no generalnie jeżeli chodzi o wymienne szyby w okularach, to zwykle jest tak, że kupujecie okulary i dostajecie w komplecie trzy szybki. Czyli jest szybka biała, taka jak w tych na przykład okularach, to jest szybka do jazdy po zmroku po prostu. Jest szybka taka żółta, charakterystyczna, która służy do jazdy w kiepską pogodę. To jest szybka, której zadaniem jest tak naprawdę rozjaśniać i poprawiać wyostrzać krawędzie. Czyli dokładnie. Padający deszcz, zapadający zmrok, brzydki szary dzień jesienią. To właśnie wtedy jeździmy w szybkach żółtych. Natomiast biała ma być tylko i wyłącznie ma chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oka, czyli w nocy przed owadami. Białe szybki nie mają filtra UV. Nie mają filtra UV. Trzeba o tym pamiętać. Nawet podczas jazdy w dzień, kiedy jest brzydka pogoda, nie warto jeździć w białych szybkach, bo oczy się psują. No. No, nie jest no chyba gdzieś tam w lesie, gdzie faktycznie chcemy się chronić po prostu to przed tak. mechanicznymi rzeczami. No i trzecia szybka, która jest szybką przyciemnianą, ona może być, nie wiem, może być czarna, może być jakaś taka odjechana kolorowa, tutaj jest, to jest jakiś taki niebieski. Na tych jest taka benzynowa. Tak, no generalnie teraz... Właśnie, często pytacie, czy ta szybka ma jakieś zastosowanie. Otóż, zaskoczę Was, nie ma. Tak, no taka moda, teraz wszystko musi być fluo, albo ten taki efekt lustra. Więc generalnie są trzy rodzaje szybek, różne są metody wymiany. Może być tak, że w okularach macie szybki wymienne przez po prostu wyciąganie i wyrywanie jej z ramki. Mogą być jakieś magnesiki, bo to są jakieś, nie? Tak, to są magnesiki. Taki patent. Rozciągacie sobie coś takiego, odciągacie magnesik i szybka Wam wychodzi z okularów. Dużo łatwiejsze niż takie szybki na wycisk, bo to jest naprawdę... No i trudniej coś uszkodzić, bo taki system... Nie wypalcujecie ich tak, jak będziecie je wymieniać. Tu te wszystkie patenty z wyciskaniem generalnie mają ten minus, że łatwo coś tam uszkodzić, jak, no. komuś, jak ktoś ma niezbyt zgrabne łapy. To jest model Sport Style 113 i tak jak Michał mówił, kiedyś już... Mega popularny model, naprawdę. Tak. W tej cenie to jest... 256 zł, trzy wymienne szybki i bardzo fajny system wymiany szkiełek. Tak. Wspomniane oksy białe, można kupić też zwykłe. UWEX ma taki model, to jest Sport Style 204, to są okulary, które kosztują około 70 zł. Generalnie są bardzo elastyczne, wytrzymałe i mają po prostu białe szkła, czyli idealne okulary do jazdy, nie wiem, po mieście, w nocy, żeby Wam jakiś kamyk nie wpadał, żeby Wam oczy po prostu nie uzawiły. Są tańsze modele, wiem, że nawet są droższe, takie białe. Wszystko zależy od tego, jak to ma wyglądać, jakie mamy preferencje. Ważne jest to, żeby te okulary były po prostu wytrzymałe. Bo tak. To jest taki no. nawet prosty. I żeby sobie dobrze dobrać się do kształtu głowy, twarzy, żeby nigdzie nie uciskały jakichś takich rzeczy, ale to już... Okulary typowo szosowe. Tak, szosowe okulary i może tutaj się zatrzymamy, bo tu jest temat mody. Tak. I tego, co wypada mieć do jakiego typu roweru. A tak. więc do roweru szosowego wypada mieć okulary z jedną szybą. Tak, no bo generalnie mają, abstrahując od względów stylistycznych, mają po prostu większe pole widzenia i są lżejsze. Generalnie na szosie chodzi też, żeby okulary były jak najlżejsze, bo generalnie na naszym nosie są długo, po prostu treningi są długie, więc okulary mają być jak najlżejsze, mają jak najmniej przeszkadzać, mają mieć duże pole widzenia,
No i generalnie mają być przede wszystkim mocniej przyciemnione niż modele MTB, a przede wszystkim to przyciemnienie musi być równe na całej powierzchni. W modelach MTB często spotkamy się z taką sytuacją, że na przykład przyciemnienie jest silniejsze u góry, słabsze na dole, po to, żeby było widzieć na przykład widać jakieś korzenie, kamienie, a w rowerze szosowym jeździmy na pełnym słońcu, albo generalnie ta ekspozycja na promieniowanie UV jest większa, więc okulary muszą być mocniej przyciemnione. Dlatego modele szosowe do lasu to jest masakra, bo po prostu nie będzie widać nic. Więc pamiętajcie, nie kupujcie okularów szosowych do MTB. Warto to spytać sprzedawcy, jaka jest, tak. Że tak powiem, jak pozycjonuje producent dane. Nie wszystko jest do wszystkiego. Tak. No i zostają fotochromy. Fotochromy, czyli okulary dla niektórych magiczne. Ja u siebie akurat w sklepie, szkoda, że tego nie wziąłem, ale mam zawsze taką latareczkę UV, bo ludzie nie dowierzają, że gdzieś będzie samo ściemniać, mimo tego, że rozwiązanie jest dosyć już stare, długo na rynku. Popatrzcie, ile osób chodzi w ogóle normalnie w okularach korekcyjnych z fotochromami. Dokładnie, no, czyli okulary, które tutaj będą pokryte jakimś tam, to szkło będzie na swój sposób światłoczułe, czyli będzie się samo ściemniało w momencie, kiedy będzie jakaś tam ekspozycja na słońce. O czym należy pamiętać? Takie okulary, raz, że nigdy nie będą się ściemniały do takich wartości jak okulary już stricte z ciemną szybą, czyli tutaj będzie na przykład przyciemnienie rzędu 30%, zazwyczaj producent podaje, jakie będzie to maksymalne przyciemnienie, plus jeszcze czas reakcji, o ile one się dosyć szybko ściemniają w momencie, kiedy dostają tutaj strzał od słońca, o tyle nie rozjaśniają się w momencie, kiedy przestaje w nie słońce świecić, więc to dosyć długo trwa nieraz, zanim one wrócą do tej wartości wyjściowej. Różne są systemy, są też systemy elektryczne, że tam jest jakiś silniczek, tak, który wspiera ten proces. W UFX-ie jest coś takiego, rok temu to miałem okazję potestować. Ale to też jest opóźnienie. Właśnie nie, tam nie ma... Jest szybko? Ani ułamka sekundy, tylko to jest kolejne urządzenie, które musisz ładować, wiesz. No tak, no jest droższe, jest cięższe. Tak, ładujesz telefony, smartwatche, jakieś, nie wiem, nawigacje, inne rzeczy, plus jeszcze ej, dzisiaj nie wyjdę na rower, bo muszę naładować okulary. Tak, no fotochromy generalnie to jest w ogóle rozwiązanie takiej trochę, powiedziałbym, turystyki rowerowej. Ja mimo wszystko uważam, że na szosę dobre okulary ciemne, do MTB też dobre okulary MTB, no. A fotochromy tak gdzieś pomiędzy tak naprawdę. No co, tyle. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że wiecie już wszystko, co chcieliście wiedzieć o okularach rowerowych. Oczywiście też są modele, w których można zamontować szkła korekcyjne. Jeżeli takie Was interesują, to pytajcie sprzedawców, bo są takie dostępne i da się montować. Do dużej części są po prostu... Albo są dorabiane, po prostu wczepiane tutaj dodatkowe takie mini okularki, albo na części szkieł można po prostu zanieść to do okulisty, jak jest nieduża wada, może wykonać Wam szlif na takim szkle. No, to chyba wszystko. Na razie. Na razie.